Siemaneczko, witam Was bardzo serdecznie w moim kolejnym poradniku. W dzisiejszym materiale dowiecie się, jak wymienić zużytą watę w końcówce wydechu. O konieczności wymiany naszej waty w końcówce wydechu poinformują nas bardzo uprzejmi sąsiedzi mieszkający na drugim końcu miasta lub diagnosta, gdy nie będzie chciał nam podbić przeglądu. Wymiany dokonamy na moim wydechu Leo Vince TT w moim zeswapowanym gównie. A więc najpierw musimy odkręcić trzy śruby mocujące końcówkę naszego wydechu. Gdy mamy już wyciągniętą naszą końcówkę wydechu, możemy zabrać się za jej rozbieranie. W tym celu musimy chwycić tutaj, za końcówkę i mocno pociągnąć. Jak widać, nasza wata w wydechu jest dość przepalona. Nie dziwię się, że wydech wystukał 106 dB na stacji diagnostycznej podczas przeglądu. Wymaga wymiany. Nie będę Wam doradzał na temat wyboru waty do końcówki Waszego wydechu. Możecie kupić ze Stage'a za 60 zł lub jakieś inne cholerstwo, ale ja preferuję iść do siebie do domu na strych i zapierdolić kawałek włókna szklanego z dachu. A więc gdy już wszyscy zajebali watę ze swojego dachu, możemy przystąpić do wkładania jej do naszej puszki. Wata z naszego strychu jest taka sama jak ze Stage'a, Malossi lub innego ciulstwa, tylko ma jeden jedyny wielki plus. Jest bardzo tania i też się nie pali. Urywamy odpowiadający nam kawałek i zaczynamy owijać wnętrze naszego wydechu. Pamiętajcie, aby dobrze ubić watę i nie zapomnijcie o rękawicach ochronnych. Właśnie, rękawicach. Tak uzbrojoną puszkę możemy spokojnie założyć do naszego skuterka. Wy nie macie porównania, jak chodził przedtem, ale mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że teraz nie posiada żadnych 106 dB. Cały zabieg trwał około 15 minut. Jeśli nie macie w swoim domu takiego włókna szklanego na dachu, możecie udać się do sklepu budowlanego, gdzie kupicie ją za tanie pieniądze. Lepiej kupić taką watę niż co tydzień paczkę APAP-u na bolącą głowę. Mam nadzieję, że się podobało, poradnik się przyda. Do zobaczenia, do następnego razu. PS! Sprzedam swapa za 1000.